razie, masz sen? 3000 dukatów albo spadaj. No, nie mamy niestety kasy. Szkoda. No tutaj mamy zrobione wszystko, jeżeli chodzi o ten port. Ale możemy sobie zrobić teraz, kurde, rundy bonusowe. Te takie za te diamenciki, więc pokażę wam w zasadzie, żeby nie było. Bonus skakanka. Bubr nauczy cię skakać na skakance. Każdy przycisk odpowiada 4 rodzajom skoku. Bubr pokazuje ci, który skok musisz wykonać. Naciśnij przycisk akcji, aby na miejsca... Start! Co to był za dziwny dźwięk? Pamiętam, że zawsze lubiłem sobie właśnie włączać tę minigierkę. Oczywiście, że spróbuję jeszcze raz. Start! Na miejsca! Gotowi? Start! Jeszcze raz, kurde, będziemy tak długo to robili, aż nam się uda. Pobijemy nasz własny rekord. Ale właśnie na tym polega ta minigierka, co nie? Po prostu będziemy musieli sobie wciskać odpowiednie przyciski, a Kao sobie będzie skakał. Pamiętam, że zawsze lubiłem to właśnie grać za dzieciaka w tę minigierkę. Zawsze sprawiała mi jakoś ona frajdę, zawsze była taką odskocznią od normalnych poziomów. I to było spoko. I ten odgłos portalu w tle, nie? A raczej tej bramy. Świetna sprawa. Jezu, jak on szybko skacze, ja pierdzielę. Ojej. Zrobiliśmy nawet ładny rekord, 65. To jest najważniejsze w sumie. Ważne, że wam zaprezentowałem tę minigierkę. To już widziałem. Tutaj byliśmy, więc teraz... Nie, czekajcie, tu byliśmy, więc teraz tutaj idziemy. A nie, tu byliśmy. Ej, halo, co jest? To tam musimy iść za te 120, kurde. A nie. Widzicie, już się zakręciłem trochę, już się zakręciłem, już pijany, kurde, z rana. A nic nie piłem, to jest najlepsze. Chyba, że liczymy zimną herbatę. Ewentualnie... Nie wiem. Drzewa, o! Tego nie robiliśmy. Bobry ścinają drzewa, aby Kao mógł bezpiecznie przejść dalej. Musisz im pomóc. Naciskaj na przemian przyciski ataku i akcji. Bobry zaczną szybciej pracować. Pasek na ekranie wskazuje, jak szybko pracują bobry. Gdy jest pusty lub zielony, bobry pracują wolno. Gdy stanie się czerwony, będą pracowały tak szybko, jak potrafią. Okej. Na miejsca? Gotowi? Start! Szybko, 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 szybko. Dobrze. Kao sobie będzie mógł przejść. Nice. Szybko, 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 szybko. Dobrze. Niedźwiadek tu już czeka na Kao, kurcze pieczone. Jest czegoś spragniony. Prawdopodobnie, żeby go zeżreć. Bo jak żeby inaczej. Szybko, szybko, szybko. Dobrze. Kurde, ciężko się klika na przemian te przyciski. A, to tyle. A ja nigdy tej minigierki nie mogłem przejść. Ja zawsze właśnie na tym drugim drzewku się ten skułem. Znaczy kułem. Może nie skułem, ale się kułem zawsze na tym drugim drzewku. Przez co nigdy tej minigierki ukończyć nie mogłem. Dobra, no to tutaj te dwie bramy mamy zaliczone. Bardzo fajnie. Przynajmniej wam pokazałem, na czym polegają te minigierki. Czego nie można powiedzieć o moim let's playu sprzed 2 lat. Tutaj mamy na razie zablokowane, bo tych minigierek w zasadzie dużo nie jest. Nie żebym się tutaj chciał czepiać. Serio, jest ich dosyć mało. Jak mamy już te dwie zaliczone, no to za wiele tutaj nie będziemy mieli. To tam maksymalnie jeszcze z 3 minigierki nam zostały do pokazania.
No, tak więc... W sumie chciałem tutaj kończyć let's play, ale z drugiej strony, w sensie tą sesję. Ale z drugiej strony, kurde, dosyć szybko się uporaliśmy z tamtymi poziomami, więc... Może faktycznie dobrym pomysłem będzie jeszcze zrobienie dalszej sekwencji? Nie wiem. Może jeszcze z dwa poziomy bym pokazał, to byśmy mieli już wtedy 9 poziomów do końca gry, bo tak to nam 11 zostało. Dobra, ale jak ja tu mogę kontynuować przygodę? Przerwij grę, no tak, oczywiście. Może inaczej, zadam inne pytanie, gdzie mamy teraz iść? Podnoszę wrażenie, że musimy iść tędy. I nie myliłem się. Och, Kao, mój drogi przyjacielu. Wiesz, Kao, słyszałem, że masz problemy finansowe. Zaraz problemy. Muszę po prostu uzbierać sporo dukatów dla bosmana. Chodź, pomogę ci. Jeden z pomocników Huntera, pirat, ukrył na mojej wyspie w wulkanie ogromny skarb. Jednak droga nie będzie łatwa, gdyż pirat zastawił mnóstwo pułapek. Musisz się spieszyć, aby dotrzeć tam przed nim. Okej. Skakuj na mnie! Lecimy w tropiki! W tropiki? No oczywiście, że chcę lecieć, no kurde. Podróż na wyspę. No i to jest też jeden z moich ulubionych poziomów ze względu na soundtrack, jak i na w ogóle grafikę tego poziomu, ale to też będzie jeden z poziomów, z których trochę cisnąłem bekę z mojego dobrego ziomeczka Mateuszka, dlatego że Mateuszek miał problemy w ogóle z tym poziomem i zawsze tam trochę cisnęliśmy pompę na Discordzie. Podróż na wyspę, lecimy z koksem. No to co, lecimy z koksem. Tak, w taki oto sposób prezentuje się ten poziom. Jak sami widzicie graficznie, to on wygląda, no kurczę, pieczone, no nieziemsko bym mógł nawet powiedzieć. Ale muzyka tutaj jest również epicka. To jest miód na moje uszy dosłownie. Wstawaj, zesrałeś się. Hej, Kao! Widzę, że się już dostałeś na naszą wyspę. Wskakuj, przeniosę cię dalej. Naciskaj szybko przycisk akcji, aby lecieć wyżej. Pamiętaj jednak, że szybko się męczę. Po 5 machnięciach muszę na chwilę wylądować. Spokojna twoja rozczochrana. Gotowi? Start! No to biegnij. No, nie w taki sposób. Na miejsca? Gotowi? Start! No widzicie, kurczę? Patrzcie jak ładnie. Patrzcie jak ładnie tutaj zaorane to było. Zaorana sekwencja. Przy okazji będziemy niszczyć te wszystkie beczki, bo czemu by nie? Może tu jakieś dukaty będą? Kto wie? Kto wie? Ja tam nigdy nie bagatelizuję tego. Ja wolę jednak poniszczyć te beczki, żeby mieć tą pewność 100%. Kurczę, to my tak dobrze gramy, że już za niedługo będzie koniec tej seryjki, nie? To będzie pierwsza seria z 2021, która będzie ukończona. Pierwszy let's play i kurde szybko będzie skończony. To tak nie może być w sumie. O, i tutaj nam się nie udało już doskoczyć, więc... No cóż. No, proszę bardzo, widzicie, kurczę? Za drugim razem się udało. No, tutaj oczywiście się nie udało akurat, ale... Nie było to jakby... Ciężkie dostanie się tutaj. Uważam, że... Sekwencja dosyć prosta. No, może kiedyś za dzieciaka miałem z tym problemy, ale teraz to... Nie mam zbytnio wielkich problemów. Ale to może też dlatego, że ja w tego kaosie... Tyle lat już zagrywam, że on dosłownie nie jest dla mnie jakby żadnym problemem, jeżeli chodzi o gierkę. Serio, tyle razy się w Crashy zagrywałem, tyle razy się zagrywałem w Spyro, w KO. Chociaż ze Spyro mam po dziś dzień problemy, ale z KO no to nie mam takowych problemów. Fakt, mogę czasami pofailować, ale
Nie to, żebym miał zaraz mieć problemy, żebym, nie wiem, zaraz miał rage quitować. No i naszym nowym przeciwnikiem będą tu właśnie tutaj bossmany, które strzegą tej wyspy. A teraz posłuchajmy sobie soundtracku, bo jest naprawdę serio dobry. Powiem tak, ten soundtrack może nie kojarzy mi się z Jackiem i Daxterem, chociaż... Może z jednym poziomem z Jacka i Daxtera jedynki. I to mówię autentycznie serio, jak już to chyba byłaby to pierwsza wyspa. Ewentualnie, nie wiem... No jakiś z poziomów z Jacka jedynki w każdym razie. Jeżeli sobie przypomnę, no to tutaj wam oczywiście wkleję standardowo, ponieważ... Lubię się dzielić moimi spostrzeżeniami lub ewentualnie moimi takimi przypuszczeniami. Ale graficznie to jest piękny poziom. Nawet jak na wersji na PSP. Bardzo pięknie on wygląda. No wydaje mi się, że w ogóle ich łatwiej jest pokonać niż tych... No tych z maczugą, no. W ogóle zobaczmy, czy aby na pewno wszystko zebraliśmy. Tak, wszystko zebraliśmy. Nie widzę, żeby tutaj była jakaś dodatkowa platforma, która by spowodowała, że nie wiem, coś tam jest ukryte. Kurde, ten soundtrack mi się z wakacjami kojarzy, ale jest dopiero styczeń. No. No jak pójdziecie do kościoła i wrócicie, to... Dobra. Tutaj mamy platformę, która nas podtrzymuje. No ale tu nic nie ma. No nie ma tutaj nic, wszystko mamy zebrane, więc wszystko chyba idzie zgodnie z planem. Chyba, że były jakieś tutaj sekwencje, które pominąłem, ale wątpię w to, bo bym inaczej też o tym w miarę pamiętał. A ja mniej więcej wiem, że tutaj raczej nie było nic takiego sekretnego, więc idzie chyba wszystko zgodnie z planem. No to jest trzecia sesja, a my już zaraz, kurde, będziemy kończyli gierkę, nie? Jestem wręcz w szoku. Więc w międzyczasie trzeba będzie już zabrać się za nową seryjkę. No i tutaj mamy oczywiście powrót z trzeciego poziomu gry, czyli po prostu będziemy musieli w te baloniki trafiać szyszką. Fajnie, że ta mechanika powróciła. Dobra, teraz tamten. Dobra, to niech se te balony na razie tutaj pobędą, chyba że one nie będą. A, myślałem, że się tam mogę dostać normalnie, okej. Jezu, przyswiłem, że ta platforma to jest taka platforma, wiecie, z armatą i ona by tutaj zaraz mi te wszystkie balony zestrzeliła, nie? W momencie, kiedy ja tutaj w ogóle nie idę. Ale bym się wystraszył, szczerze, gdyby coś takiego miało miejsce. Dobra, no to nic tutaj nie pozostało. 11 na 20, 15 na 20, 68 na 85. Okej. Tu jest platforma. Nice. Zobaczę mimo co, czy tutaj... Nie, tutaj nic nie ma. Chociaż ten soundtrack trochę mi się też kojarzy z KO jedynką, bo KO jedynka miał też taki bardzo spokojny soundtrack. O! Ale fajny remix, kurde! Nie, on też był w wersji na PC, tak jakbyście się pytali. A, oczywiście te pająki musiały powrócić, bo jak żeby inaczej. Dobra, skupiamy się teraz i trafiamy we wszystkie.
Okej, trafiliśmy chyba wszystkie. Jo, wszystkie. Nice. To jest też moja ulubiona sekwencja. Tutaj w ogóle lawa jest tak mrocznie trochę. No i nie bez powodu jest mrocznie, dlatego że teraz kurde się cały poziom zatapia. A chyba nie chcemy umrzeć teraz. To w ogóle mi się też ta lokacja kojarzy z ostatnią lokacją w Jacku jedynce, gdzie mieliśmy po prostu ostatnią wioskę ostatniego Sage'a. Tam gdzie wiecie, Gol i Maja się pojawili Seimosowi, Kirze i Jackowi. Jakoś tak mi się z tym skojarzyło. Podobna koncepcja strasznie. Kangurek chyba miał na czym się wzorować. A tu się okaże, że ten twórcy KO byli tak naprawdę fanami Jacka i Dextera. I cały plot twist wyszedł na jaw. Szybciej, szybciej. O, tutaj fajna taka zielona trawka. Wait. Do góry, dokładnie. Chociaż to też mi z kolei przypomina Raymana 2, gdzie po prostu uciekaliśmy przed wodą. No to też taki łudząco podobny poziom. Okej, dobrze. Odratowaliśmy się. W samą porę. Dobra, chyba jesteśmy w miarę bezpieczni. No w miarę jesteśmy bezpieczni, bo teraz ta lawa to tak trochę dalej jest. Nie no, muzyczka trafiona, nie? W sensie dobra, o to mi chodziło.